Drogie panie, z okazji 1 kwietnia, czyli dnia, kiedy mogę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, i szczerą prawdę, i prosto do obiektywu, informuję was, drogie panie, że kochać mężczyznę to jest bardzo łatwo. Mężczyzna, ideał, książę z bajki, to jest obiekt naszych kobiecych marzeń. My, kobiety, potrafimy zakochać się w mężczyźnie bez pamięci, bez rozumu, bezsensownie, bez zastanawiania się nad tym, czy taki w ogóle obiekt istnieje. I dlatego kochać mężczyznę to można bezgranicznie. Ale to jest po prostu bez sensu, bo czegoś takiego nie ma, jak ten książę z bajki wyjaśniony, bo jak ten mężczyzna się zmaterializuje, to okazuje się bardzo szybko, że on nieco odbiega od naszych marzeń, ponieważ w realu mężczyzna nigdy nie jest tak wspaniały, jak w wyobrażeniach. W wyobrażeniach to ten mężczyzna jest niedoścignionym kryształem, ideałem, jest czymś, za co warto oddać nie tylko życie, za co marzenia można oddać. Natomiast w rzeczywistości to ten mężczyzna bardziej przypomina, no, to, co przypomina real. I dlatego, drogie panie, proponuję wam dwa rozwiązania. Pierwsze, najbardziej popularne, to jest takie, że jak się pozna już faceta i kobieta bardzo stara się wyobrazić sobie, że to jest ten książę z bajki i dość szybko to nie wychodzi, to szybciutko należy skonsumować sprawę i zakończyć i znaleźć inny obiekt westchnień. Drugi sposób to po prostu nie oczekiwać, że się spotka księcia z bajki, tylko korzystać z tego, co się znajduje na rynku. I to są dwa podstawowe sposoby. Istnieje jeszcze trzeci sposób, drogie panie, istnieje jeszcze trzeci sposób, najtrudniejszy. Samej stać się księżniczką. A wtedy książęta będą leciały jak muchy do lepu. To tak z okazji Prima Aprilisu. Prima Aprilis!